tu będę przez chwilę proamerykański. Chcemy w polskiej szkole wprowadzić to, co jest właśnie zasadą w szkole amerykańskiej, a mianowicie teamwork, praca zespołowa. Przestać uczyć ludzi tylko skrajnego indywidualizmu, ale pracy grupowej, żebym był odpowiedzialny za to, jak inni także się uczą. Nie zdaję egzaminów pojedynczo, tylko w grupie. Nie przygotowuję prac domowych pojedynczo, tylko w grupie. Bez tego nie będzie nigdy współpracy. Dlaczego w Polsce jest tak mało właśnie stowarzyszeń? Dlaczego jest tak mało partii? Dlaczego jest tak mało wspólnego działania? Dlaczego tak niechętnie robimy coś ze sobą? No właśnie dlatego, że już w szkole nie uczymy się tego, że najważniejszą sprawą jest właśnie nauczyć się współpracować z innymi, rozwijać inteligencję emocjonalną. Ona jest ważniejsza. To, że potrafię współpracować z innymi ludźmi, niż to, czy Waszyngton, czy Nowy Jork jest stolicą Stanów Zjednoczonych. Nie to będzie decydowało o powodzeniu każdego Polaka. Tylko właśnie te kompetencje społeczne. W związku z tym szkoła powinna mieć trzy główne rysy. To jest komunikacja międzyludzka, współpraca i zarządzanie finansami. Proszę. Minuta. Jeszcze nie. Sekundę. Konstrukcja. Kamil Oklaski. Kamil Oklaski. Minuta. Proszę. No niestety we wszystkich zawodach szachowych wygrywają ludzie z Europy Wschodniej i Środkowej, którzy uczeni są według Pana jakoś indywidualnie, czyli źle. Natomiast ludzie uczeni w Ameryce kolektywistycznie to są, przegrywają z tymi, którzy do nich przyjadą z Ameryki. Niestety nauka jest indywidualna, a nie kolektywna. Kolektywni są w Związku Sowieckim i my możemy coś tam. Ale to jest najmniej ważne. Ja uważam, że każda szkoła musi być inna. Ministerstwo Edukacji nie powinno w ogóle istnieć. Nie powinno nikt narzucać rodzicom tego, jak się mają uczyć ich dzieci. Szkoły muszą być tanie. Dzisiejsza szkoła jest potwornie droga przede wszystkim. Patrzcie, jak są podręczniki, ile kosztują, tylko nie dla te podręczniki. Przecież patrzcie, dawniej w szkole był właściciel, dyrektor, jeszcze uczył w tej samej szkole, jak był nauczycielem. Dzisiaj mamy szkołę dyrektora, czterech wicedyrektorów, którzy nie mogą uczyć, bo muszą wykonywać tam jakieś taksy, maile i tak dalej. Czyli szkoła jest droższa o te 5 do 10 lat. Resztę będzie mi pan za chwilę. Jeszcze czas nie. Pan Janusz, pan ma ten zegar, ja jednak tutaj będę pilnował. Każdemu wciskał te 2 minuty. Oklaski minęły, pozostały nam 4 minuty tej rundy, po 2 dla każdego. Jak to panowie? Zaczyna pan Janusz Palikot. Chcemy zamknąć i zabrać kościołom oświetlenie. To nie może być tak, że w polskich miastach kościoły są oświetlone, a szkoły i domy kultury są ciemne. Chcemy, aby w szkołach nie nauczano religii i psychi. Chcemy, żeby szkoła była... To jest jakiś kuriozum, że trzecim najważniejszym przedmiotem w polskiej szkole jest właśnie religia, panie Januszu. Po języku polskim, po matematyce 900, nawet 20 godzin może być lekcji religii. To jest absolutnie kuriozalna sytuacja. Wyprowadzimy lekcje religii ze szkół i doprowadzimy do tego, że one będą prywatną decyzją. Domagamy się 1% w budżecie na kulturę, ponieważ policzono to wielokrotnie. Każdy milion wydany na kulturę daje 3 miliony w gospodarce. I po trzecie, wprowadzimy edukację seksualną w szkołach, bo wydaje nam się, że właśnie bez tej edukacji seksualnej będziemy tak jak dzisiaj żyli w kraju właśnie z niżem demograficznym. Do tej pory wydawało mi się, że edukację seksualną robiono po to, żeby nie było dzieci, a nie po to, żeby były dzieci. Dla mnie takie były intencje. Natomiast ja mam całkiem sporo dzieci, a w szkole nie miałem edukacji seksualnej. Jak jeszcze nauczyć? Nader Palczyk też nie miał edukacji seksualnej, miał więcej dzieci niż pan. Co 14 dzieci. W związku z tym nie naśladujmy tych pierwotnych form ludzkich, bo nie zbudujemy na pewno ani nowoczesnego państwa, ani nowoczesnego kraju. Natomiast jedna rzecz jest podstawowa. Właśnie we Francji, gdzie jest edukacja seksualna, ma pan wyż demograficzny w Polsce, gdzie jej nie ma, ma pan wyż demograficzny. Co panu potrzeba więcej? I nawet pański heroiczny względzie nie zmienił stanu rzeczy. Zeszliśmy wobec tematu. Jeszcze raz mówię, że żadną regułą, którą będziemy przestrzegali, jest to, że szkoła uczy tego, co chcą rodzice. I uczy, albo jest religia, albo nie jest. Rodzice sami sobie wybierają. Nie rozumiem, dlaczego pan chce zakazać jednym rodzicom, żeby posłuchali do szkoły, gdzie jest religia. Albo odwrotnie. My chcemy, żeby to rodzice decydowali o tym, co jest w szkole, tak samo jak decydują, co jedzą dzieci w restauracji. I tu nie może być żadnej różnicy między jednym a drugim.
I to nie chodzi o religię, tu chodzi o matematykę, tu chodzi o rysunki śpiewu i techniki. Każde dziecko jest inne. Tylko rodzice znają swoje dziecko. I nie może być tak. Nie może być tak, żeby minister czy Sejm decydował o tym, czego się uczy moje dziecko. Bo to ja o tym decyduję. Sytuacja, w której władza decyduje, w jakim wieku moje dziecko idzie do szkoły, każde jest inne. Jedno może pójść do szkoły w wieku lat 5, a drugi w wieku lat 9, a jedno powinno być uczone w ogóle w domu. Każde dziecko jest inne. A tutaj chcemy wszystkim powiedzieć, że albo przymusowa religia, albo zakazana religia. To już się mówiłem. Socjalizm to ustrój niewolniczy i możemy sobie tylko wybrać właściciela. Jeden właściciel nakaże nam religię, a drugi nam zakaże religię. I szkoły będą różne, tak samo są różne restauracje. I jak szkoły będą prywatne, może być to zupełnie edukacyjnie oczywiście, ale jak szkoły będą prywatne, to wtedy zła szkoła będzie bankrutować. Musimy mieć tak, żeby mieć coraz lepsze szkoły. Szkoły muszą być coraz lepsze. Dwie minuty minęły. Już sobie wyobrażam, jak będzie wyglądała polska szkoła, w której o wszystkim będą testowali rodzice. Zapomnijmy o matematyce, zapomnijmy o fizyce, zapomnijmy o biologii. Na koniec zostały nam tylko i wyłącznie piłka nożna i lekcje religii. No jeśli Państwo żyć w takim kraju, w którym gramy w piłkę i modlimy się, to bardzo, bardzo wierzymy. Nie ma takiego państwa na świecie i nie było takiego państwa w historii, w którym wspólnota nie decydowała o przynajmniej podstawowych. Ja nie mówię, że to ma być tak, że ma być stałe pensjum. Niech będzie tak, że będzie zakres, niech ktoś sam się bardziej specjalizuje, więcej czy mniej godzin z matematyki, z fizyki czy z języka polskiego. To nie jest obraz czarno-biały, że albo stop. Zakaz religii, albo z religii. Stop. Ale pan obraził rodziców. No. Przepraszam, minęła druga runda.